A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected, poziom 55. 10 punkcików w zapasie. Chwilowo wziąłem taki amulet ze zdrowiem, bo z tym zdrowiem coś tak cienko ostatnio. I cały czas chodzę z cleglawem. Skończy się to w końcu tak, że zrobię dziurkę w tej tarczy, wrzucę jakiś brylant i hel przejdę z cleglawem, nie? Z tymi dwoma elementami. A, ale wiecie co, tak zbliżam się do tych starożytnych, może jednak tę żywotność bym sobie tutaj dał, te punkciki. Tak zbierałem tę siłę niepotrzebnie w sumie, na tym koszmarze. Na helu będziemy robić resecik, to tam się zrobi te korekty wszystkie. Dobra, Ania w każdym razie uratowana. I teraz tak, niech Lathaka to tam zostawiamy na razie w spokoju. Myślę, że idziemy sobie dalej. Aha, miałem zostawiony punkt tutaj, jak to było? Nie znalazłem jeszcze przejścia dalej. Punktem nawigacyjnym powinienem iść i będziemy dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara szli. I się to wszystko tutaj ładnie porobi. Dobra, to cały czas ta sama sesja nagraniowa, także już ciśniemy tutaj ostro. Tak jest, wartownik robi robotę. Żelazny wilk też, potężne obrażenia już tutaj ma z Firebola. No powiedzmy, nieźle sobie radzi. Tutaj 173%, no fajnie. Jest dobrze. Lodowy trakt. O, właśnie tego szukałem i tutaj też potrzebujemy punktu nawigacyjnego. Jeżeli napatoczy się lokacja poboczna, też wejdę. Zwłaszcza, że to będzie taka niewielka lokacja poboczna. Jakiegoś bossa tam sobie będziemy mogli załatwić, przechwycić złotą skrzynkę. I będzie fajnie. Oho, a propos bossa. Tutaj wartownicy porobili. Runka Tal. Ostatnio trochę runek stransmutowałem. O, ale i tak staram się zostawiać po jednej sztuce z każdego typu. Żeby to na wszelki wypadek było. Ej, o tutaj będzie złota skrzynka, to jest to takie, tak. Postawimy wartowników. Też tutaj shurikeny powinienem zapodać, nie? Bo to takie wolne, zanim to dojdzie, to wystrzelamy. Tak, tylko mogą jeszcze wstawać za chwilę. Ale zanim będą wstawać, to ja się pewnie stąd zawinę. Rubin sobie jeszcze wezmę. No, chyba, że jeszcze nietoperz się pojawi, to może zdążą wstanąć. Znaczy wstać. Cyk. Cyk. Okej. No, zdążył wstać jednak. Sobie na nim trochę many zregenerowałem. No dobra, czyli lodowy trakt. Tam widziałem te nietoperze. Ach, dobrze. Tak strzeliłem na oślep. Ale udało się fajnie wstrzelić. To sobie wezmę. O, jakoś urna. Złowroga. Cyk. Węże. Czy to musiały być węże? Tak jest, z zaklętym zimnem. Manę wypiję, manę podniosę, miksturkę leczenia wypiję, podniosę. Wezmę sobie jeszcze jedną. Mhm. Okej, tutaj wartownik, jeszcze jeden wartownik. Najemnik się schował za winklem i zrobił taką zasadzkę, ale nikt nie zdążył tu podejść. Żeby nasz dzielny Raldin go zaskoczył. Dobra, będę się trzymał lewej strony, powiedzmy. Szafir bez skazy może być. Mana. Jak najbardziej. Mhm. O, i będzie studnia. Cyk, zdrowie uzupełnione, jeden wartownik, drugi wartownik, ogień krzyżowy, trzeci wartownik. Szkielety jakieś bloki tutaj wykonują przeciwko moim wartownikom, ale nie pomogło im to zbytnio. Okej. Komp.
kompozytowy łuk, tak? Dobra. Tu jest okej. Zamarznięta tundra. Dobra, zostawmy to. Ale dużo many zabiera ten. Ta tarcza ostrzy. Masakra. To też by się duch przydał w tarczy, co by to te manę zwiększył. Poziom many. Dobra, tu też wartownik wskazany. Kosiorka na hazard. Trzeba kupować amulety w poszukiwaniu anioła. O, mamy punkt nawigacyjny. A, no nie natrafiłem na tę lokację poboczną. No to olewamy ją. Na Helu już bym chyba jej poszukał specjalnie. Tutaj możemy zrobić sobie transmutację. Niech tak będzie. Tutaj jeszcze nie. Tutaj też jeszcze nie. I mamy runkę Tal. No dobra, no to punktem, znaczy nie punktem nawigacyjnym, tylko portalem i idziemy na lodowy trakt. No szukać znowu punktu nawigacyjnego. I co my tutaj będziemy mieli? No są szkielety, czyli strzelajki fizyczne, czyli to, za czym nie przepadam. No ale tak się wylosowało. Trudne się wylosowało. Tak też musi być. Plany to już nie są takie problematyczne. Muszą podejść. I często się po prostu nadziewają na ostrze. Dobra, czyli tak. Obchodzimy sobie naokoło te takie obszary cząstkowe. Czyli krawędź mapki do fortyfikacji. Jak się upewnię, że nie ma punktu nawigacyjnego, wtedy dopiero idziemy dalej. Przy okazji może będzie lokacja poboczna. Dobra, wielkie berło sprawdzimy. Tutaj mamy fortyfikacje, o których była mowa. No tu mamy punkt nawigacyjny, no ale będę szedł tak środkiem, nie? Będę szedł środkiem, to trafię na tę lokację poboczną. Pyk, katapulta. Na 3 hity cały czas. Z shurikena. Bosior. Dobra, toaletowej nie musiałem użyć. Tok jest level kolejny. Jej odporność na ogień. No wezmę też żywotność, no bo ci starożytni przecież się tu czają już na mnie, pewnie gdzieś tam już o mnie wiedzą. Tarcza ostrzy cały czas, poziom 19. Odpalam, wypijam, uzupełniam, podnoszę. Z maną nie ma problemu, idziemy środkiem. Środkiem podchodzimy pod pociski z katapulty, tak? Okej, wartownik tutaj porobił. Tutaj też porobił. Prawie. Katapulty. Fajnie się niszczy te katapulty shurikenami. Często olewam katapulty, jak idę jakąś postacią. Ale przy tych obecnych obrażeniach
Lubię sobie tak strzelić. Dobra, wracamy na środek. O, miażdży bestie też lubię załatwiać tymi shurikenami. No, za miażdży bestie to nawet dużo expa jest. Ale to żywotne dziadostwo. Więc nic dziwnego. Dobra, odpalamy. Wezmę łyczka ze studni i wszystko dobrze. O, jest, tutaj wchodzimy. Minotaurów z toporami się nie boimy. Ważne, żeby obserwować zdrowie. W razie czego jakąś miksturkę kliknąć, tutaj nic złego się nie może stać. Chyba, że jakiś gałęź ręki się pojawi. Mogę tu rzucić? Mogę. Kapliczka odporności na zimno, grobowa różdżka słaba. Pyk. No, jakiś portal sobie wezmę, bo dawno nie podnosiłem. Najemnik gdzieś tam utknął, ale już się ogarnął. I co my tu mamy? No to nie są problematyczne istoty. Idzie jakiś bosior, który się szybko zawinął. Dobra, jeszcze raz odpalę. Jak się tak mana sypnęła, no to niech będzie. Kolejny bosior. Tak jest. Matriarchalny łuk. O, tutaj jeszcze raz odpalę. Będzie wyższy poziom tych wzmacniaczy wszystkich. Myślałem, że jacyś czempioni, ale nope. Tulwar. Czyli ostrze Alibaby, tak? Unikalny tulwar. To było to chyba. Salamandry ogniste. Jak salamandry, to ogniste, nie? No i tę złotą skrzynkę musimy zagarnąć i niestety trzeba będzie wracać się z buta. Taka wada tych wszystkich Abaddonów, otchłani Acheronu i piekielnych czeluści. Najemnik level. Dobrze, niech się tam wzmacnia, niech mi zapewnia lepszą celność. No i przy tej szybkości shurikenów, nawet ten bonus do obrażeń od ognia, taki punktowy, to też jest fajny. Przy dużej szybkości ataku shurikenami właśnie. A on już tutaj nawet ile? 63-83, no niby szału nie ma, ale DPS-owo może sobie być. Ile shurikenów na sekundę leci, jak się rozkręcę? To trzeba to przemnożyć razy średnią z tych obrażeń od najemnika. Wielki talizman. Może jakiś ze skutecznością, co? Zobaczmy od razu. No nie, taki z odpornością, no szału nie ma. Niska odporność jak na 3 sloty. Tutaj nic. I tu już mamy złotą skrzynkę. A w złotej skrzynce pierścionek. No to może być anioł, no ale ja chcę amulet anioła. Halo. Znaczy wiecie, jest to Angelic Combo, takie oszukane też. Takie z dwoma pierścionkami, nie? No ale amulet, no fajnie by było. No ale zobaczymy, pierścionek też trzeba sprawdzić, nawet od razu. Pyk, katan. No przecież to zawsze jest katan. Katana nie zbieramy. No tu może coś fajnego. Nope. Tu sobie rzucę. Jeżeli po drugiej stronie by wypadły skrzydła anioła, to bym poszedł. Tylko żebyśmy nie wiedzieli, czy to skrzydła anioła. Zielone amulety to może być na przykład Tankred, nie? Tankred też ma amulet. Te kosztowności i raty, one miały amulet też?
Czy nie miały amuletu? Chyba miały też amulet, nie? Dobra, weźmy tu jeszcze raz to. Łyk wody ze studni. No i w zamarzniętej tundrze zrobiłem wszystko. Trzeba się wbijać na drogę starożytnych. Jakby nie patrzeć. Za chwilę. I tych starożytnych dzisiaj trzeba porobić. Zachować ostrożność mimo wszystko. Obrażenia mamy duże, także powinienem ich tam szybko rozpracować. Mam nadzieję. Chyba, że się wylosuje jakaś upierdliwość totalna. A to najwyżej sobie ich przelosuję szybko, żeby tam się nie męczyć i nie biegać po tym szczycie, ale... Aj, jakoś to porobimy wszystko. Tutaj szurikeny. Demoniczne rękawice. Miksturki ze zdrowiem. Nic ciekawego nie wypadło. Wchodzimy na drogę starożytnych. A czemu mi tak mało many zjadło? Ja nie odpaliłem tego? Co tu się stało? Nie no, chyba dobrze było. No to tędy. Kopnę sobie w słoiki. Nope. Jednak nie tędy. Nie tędy droga. Ożywione ścierwa, czyli uważajmy na szarże. Jakaś czaszka wypadła, widziałem. Bez skazy. Nie ma miejsca na manę już. No dobra, to pójdę w prawo w takim razie. Skoro w lewo mi tam na starcie nie wyszło, to pójdę sobie teraz w prawo. Ale w słoiki będę kopał. No i od razu punkt nawigacyjny. Sale bólu to tam, jak się idzie do nich, Lathaka. To nie to, że zapomniałem, tylko zostawiłem sobie na później, jakby ktoś tam nie wiedział. Punkty nawigacyjne na pewno wszystkie zaznaczamy w efekcie, prędzej czy później. To jest jedno z założeń, no chyba tych moich wszystkich rozgrywek w Diablo. Ale to wytrącanie z równowagi jest upierdliwe, jeżeli chodzi o te shuriken. One się po prostu tak długo rozkręcają. Po takim wytrąceniu. No dobra. To sobie odpalimy. Też. Nie, to. Tu, wartownik. Okej. Tą aurą lepiej uważać. Najemnik dostał miksturkę czerwoną. O, to sobie wezmę. Dużo tych mikstur. Mikstura pełnego wzmocnienia. Zastąpimy. Już są takie lepsze. No i szukamy tego szczytu Araat. O, tu sobie wejdę, skoro się napatoczyło. Jakiś mniejszy talizman poleciał, może być. Idziemy do lodowej piwnicy. Jakoś tak naokoło sobie tutaj przejdę. Żmija czeluści. Czyli dawniej czeluściowa żmija. Tak jakoś to było. A, jakieś klątwy tu widzę. Dobra, odpalmy sobie jeszcze raz te bonusy. Mana wypita, mana podniesiona. Prastara zbroja, no droga by była. Można by zabrać. Niech sobie będzie.
tutaj sytuacja opanowana. Miksturkę małą wypiję, dużą podniosę, wzmocnienia. Wielkie berło też by było fajnie zabrać. Okej. Tutaj mamy wartowników. Dzień dobry. No, dużo tych. Co to, syreny? A, to syreny. Dobra, tutaj myślę, że shurikeny. Dobra, miksturka wypita, podniesiona. Musimy dorwać się do złotej skrzynki. Jakiś bosior tu idzie. A to szczerbiciel już. Ten, który skrzynki pilnuje, najemnik, został uratowany tajnym skrótem klawiszowym, który zapewnił mu miksturę. To za chwilę podniosę. No traf te syreny. Dobra, to weźmiemy, to weźmiemy. No i te kule fajnie by było podnieść. Może zostać? Ups, przez przypadek w urnę kliknąłem. Świetnie. No dobra, niedługo kolejny poziom. Jeżeli chodzi o skrzynkę, szału nie ma. To sobie wezmę, to sobie wezmę. Zbroja polowa albo dworowa w niektórych regionach Polski, tak? O, tutaj jakaś lipa poleciała. Czy ja mogę coś innego zamiast tego wziąć? Coś fajnego? Chyba nie. Aha, jeszcze centrum nam zostało. Może jeszcze jakaś elitka się tutaj czai. Kapliczka napełnienia przyda się. Jest elitka. Dobrze. Poszło. Mikstura many wypita i podniesiona. Tu jeszcze jakiś sługus. Lutu nie zostawił, bo zginął nad wodą zamarzniętą. No i tutaj wszystko. Talizman poleciał, tak jest. Nawet jest miejsce, skoro się pozbyłem tego berła przed chwilą. Dobra, uważajmy na te szarże. Dobra, miksturka jest. Kopliczka doświadczenia. No ale to na starożytnych nie zadziała, nie? Tak fajnie, jakbyśmy chcieli. Bo to doświadczenie jest za questa, a nie za zabijanie poszczególnych barbarzyńców. Nie, no wezmę sobie, jeszcze się tu przejdę, ale... Ale to mi tutaj niewiele da. Pewnie zaraz znajdziemy szczyt Areat. O, tutaj coś szło. O nie, myślałem, że to grupka z bossem. To byśmy trochę expa wyhaczyli jednak z tej kapliczki. No fajnie by było level zdobyć przed starożytnymi, co? Tutaj jakieś szczury kolczaste. Dokładnie kolczaste biesy. O, tu sobie łyknę. Dobra. Studnia się nie zapełnia za szybko. Jeszcze jeden bar. Nie to. Aha, nie wiem, czy expa dostaje zwiększonego, jak wartownika używam, no bo to chyba nie.
Tak jak już zresztą to analizowaliśmy, muszę shurikenami strzelać. Shurikeny, shurikeny. Wpadamy tu, shuriken. Shuriken. O, 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 tutaj wyhaczę trochę expa, pod warunkiem, że mnie nie wytrącą z równowagi. Nie przerwą rzucania. Klejnotę. Bierzemy. Kapliczkę umiejętności to ja na starożytnych mógłbym wziąć, aczkolwiek no bez przesady, tak? Aha, kamyczek, tak. Nie ma miejsca, a tu jest. Dobrze. Proszę na mnie tu nie szarżować. Proszę dać mi level kolejny. Może tutaj. Jest! Dobra, mamy level na starożytnych. Kapliczka się przydała. Chociaż bez kapliczki może i tak by ten level wpadł, bo widzę, że ja tych starożytnych tutaj coś nie mogę za szybko znaleźć. To sobie zabiorę. Tu sobie wypiję. Jest! Szczyt Areat. Okaże się godna. Dobra, weźmy sobie to zdrowie. Weźmy sobie tarczę ostrzy jeszcze. Czy ja się muszę tu jakoś, jakieś miksturki dobiorę sobie, oporządzimy się troszeczkę i zaraz tutaj wracam. Może bala jeszcze w tym odcinku zrobię, co? Dobry wieczór. Ale na razie trzeba się skupić, żeby się nie przewrócić na starożytnych. Dobry wieczór. Identyfikacja przedmiotów. Co my tu mamy? Szybkość ruchu. Odporność na błyskawice, tego nie chcę, to nie, tutaj to 30 tysięcy, o, skuteczność ataku 19. Może zostawić, ale nie, no bez przesady. Ale na starożytnych te dwa talizmany mogą zostać, szybkość ruchu i skuteczność ataku. Później się pomyśli. Dobra. Robimy transmutację. Czaszkończ czeka na lepsze czasy. Kasa się zbiera. A, może jakieś zreperowanie uskutecznie. No dobra. Aha, miksturki w ogóle. Może na wszelki wypadek więcej mikstur, jakby mieli jakieś spalania many, dziwne rzeczy, coś tam by się przedłużało. Nie wiem, co by tam się mogło dziać takiego strasznego, ale... Jakby nic nie wiadomo. Dobra, zobaczymy. Jak się wylosuje jakaś dziwna aura spowalniająca albo inne upierdliwe rzeczy, to sobie przelosuję. A jeżeli nie, to od razu ciśniemy ich. Dobra. Na pewno to, na pewno to, na pewno to... Postawmy trochę wartowników. I tutaj. No, żelaznego wilka to wolałbym mieć przy życiu. Okej. Co oni tam mają, że go tak piorą? A klątwę mają. No to wiele wyjaśnia. Dobra, jakiś tam zginął już. No spokojnie. Hello. To talik, taki odporny na ogień. Tego trzeba Maadoka załatwić. Dobra. No i teraz ogień nic mu nie zrobi od naszego zielonego najemnika. Muszę go zarzucać shurikenami, żeby się we mnie nie wkręcił za bardzo. Dobra, on tutaj nic nie może zrobić mi. No, to tak mi średnio wyszło. Nie,
A tędy podszedł. Poszło. No dobra, tylko żelaznego wilka trzeba będzie przywołać na nowo. Czyli tak. Tarcza ostrzy. Jeszcze tylko jeden punkcik będę mógł włożyć i już trzeba będzie, nie wiem, jakieś mistrzostwo szponów albo dalej jad. No, albo ostatecznie właśnie ten wartownik śmierci do czyszczenia szybkiego, ale jakoś tak nie wiem. Nie czuję takiej wielkiej potrzeby. No dobra, idziemy po żelaznego wilka. Poziom postaci 58. No to skuteczność ataku, no. No nie, no 19, olać to. Tak sprawdzam te nożyki sobie. Pozdrowienia. Miksturki trzeba będzie jakieś podnosić na poczekaniu. Dobra, mamy wskrzeszonego najemnika. Możemy zmierzać w kierunku Bala. Pana zniszczenia. Okej, no to góra. A co my tu mamy? Okej, jest bosior od razu. Pokonany. Są jacyś szamani, dosyć mobilni. Zwiększoną szybkość mają, bazowo. W porównaniu do tych szamanów z trzeciego aktu. Dobra, manę podnosimy, to podnosimy. Tu się wszystko będzie ładnie uzupełniać pomału. No, za długo w miejscu nie stoję, bo Bal, no właśnie, będzie się śmiał. On tak lubi. O, tu bosior jest w ogóle. Stój. Jeszcze jeden. No traf w niego. No dobra. Mana. Super mikstura leczenia na podmiankę. Jakieś wzmocnienie też wezmę. Takie niewielkie. I mamy przejście dalej. Na poziomie drugim szukamy punktu nawigacyjnego. No to uzupełnię, tu wypiję. Co my tu mamy? A, prastarzy Horadrimowie, nie lubię tego. No tu jeszcze wartownik się nie może wstrzelić. Kapliczka many może być, trzymam się prawej strony. Wartownik daje radę. Znaczy, to musiały być węże. Dobra. I prostary Horadrim. Jeszcze raz odpalamy bonusy, łyk kapliczki, z kapliczki. No i coś jest, punkt nawigacyjny albo przejście dalej. Co to będzie? To będzie punkt nawigacyjny. Kończymy tu odcinek? Puszczę, ja jeszcze chwilę się przejdę, nie? Może znajdziemy to przejście, ale to już w następnym odcinku jednak Bala będę robił. Raczej. Akarańska tarża. Paladynem już grałem, więc mnie to nie interesuje. No i mamy przejście. Poziom trzeci. Za mało many. No, za mało many, to. Proszę. No to nie wiem, prawa strona. Są duchy. Mówię prawa strona, w sensie chciałem się trzymać prawej krawędzi. Ja poszedłem tak, jakbym się trzymał lewej krawędzi, ale to przez te duchy,
które przykuły moją uwagę. Idziemy tu. Jest boss. Najemnik awans. Zobaczymy zaraz, jak tam Clegla. Jest amulet. Ej, to musi być anioł. Jak anioła głos. No dobra, no to dalej idziemy szukać anioła. Okej. To zawsze jest katan. Ach. Dobra, impy sobie chociaż tu wystrzelam. Kapliczka napełnienia, no to sobie naładuję jeszcze raz te bonusy, teraz się mogę napełniać. Mikstura wzmocnienia, jest, mana. Cyk. Piersionek. Dobra, zakończymy tutaj odcinek, w następnym odcinku robimy bala, robimy krowy pewnie. No i się tam jeszcze zobaczy później, co tam, jak to wyjdzie. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.